Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony John Garrett, a to kolejny odcinek Hotline Miami 2 Wrong Number. To będzie już czwarty odcinek, także, jeśli dobrze pamiętam, muszę się przekonać. Tak, to będzie czwarty odcinek. To będzie epizod Falling. Będziemy w nim grali jako pisarz Evan Wright. Czy tam Evan, czy może Evan Daniels, czy może Jack Daniels. No tak, czy siak, czwarty akt, upadanie. No, bardzo fajnie, mamy jego dom, nie ma jego dzieci, ale ma za to, kurde, no nie wiem, M4 i Uzi w wersji takiej dla dzieci. Dzień dobry. Dzień dobry, skarbie, nie chciałam cię budzić. Biorę Jimmy'ego do szkoły, zostawiłam ci śniadanie. Do zobaczenia wieczorem, ściskam Sharon. Podejrzewa się, że znalezione wczoraj ciało to piąta ofiara oprawcy z Miami. Masz jedną nową wiadomość. Bip! Halo? Przeczytałem ogłoszenie w gazecie. Chyba mam informacje, które cię zainteresują. Trzy kropki. Miał być 200 dolców. Za info, ta? No to lepiej miej je przy sobie. Cały dzień siedzę w knajpie u Hanka na 10:00. Będę przy barze. Tylko przyjedź, zanim nabiję za duży rachunek. No dobra. Nic i tak w sumie chyba u niego na chacie nie można zrobić. To pora iść. O nie! Nie wiem, czy to nie kanar, czy to żul. Wygląda na żulo kanara. Czarnego żula. Ej, siedzi! Odpalisz jaką monetkę? Jasne, proszę. Nie chcę twojej jałmużny. Słucham? Ledwo starcza nam na czynsz. Może daruj sobie pisanie. Masz dzieci na utrzymaniu. Znajdź sobie prawdziwą pracę. Nie możemy tak żyć. Sharon? Co tu się dzieje? Zostawię cię. Zabiorę dzieci i wyjadę. Proszę, nie rób tego. Ta książka to będzie coś, obiecuję. Potrzebuję tylko trochę czasu. Tego akurat nie masz. Nikt nie ma. Zastanów się, co jest dla ciebie najważniejsze. Co ty pierdolisz, kogucie Richard? Niech ty twojej śmierdzącej jałmużny. I'm fucking nigger. Nie wolno tak. Nie wolno. Mowa nienawiści jest dla ludzi, którzy nienawidzą. 13 scena. Subway. Będziemy sobie robić kanapki tutaj. No halo. Fajnie by było zrobić to za pierwszym razem, żeby nie było lipy. Jeb. Idziemy dalej, dobrze. Jak już wcześniej mówiłem, chyba w drugim lub pierwszym odcinku, Evan to pisarz, który jest bardzo peaceful i nie lubi się napierdalać i bardziej woli rozładować broń niż zrobić komuś krzywdę, i ja będę tak nim grał. Jak wiele ludzi chce, żebym kogoś na przykład dobił i rozpieprzył mu ryj w trzy dupska, później zaczął strzelać, to ja powiem nie, bo to jest dla lamusów. Prawdziwy pro wie, jak grać, żeby nie musieć zabijać. Patrzcie, tak to się robi, widzicie? Nic nie trzeba. A tutaj mamy super gościa, który taguje. Wygląda jak jakiś demon, pedofil, sługa szatana. He! Kę! Od teraz to nasza dzielnica, chłopcy. Zróbmy tu porządek. Kuk. Kurwa, dałem się znowu na to nabrać. Za każdym jebanym razem. Wiem, że na pewno da się wylurować tego chuja z góry. Tylko... No dobra, pójdę naokoło. Zobaczcie, dostanie taką lepę w ryj. Jeb. Jeb.
Jep! Nikt mi tutaj nie będzie syfił mojego pięknego Subwaya. Moje metro, takie piękne. No dawaj! Hop! Raz, dwa. Nie zabijamy ludzi, możemy ich tylko poklepać po mordzie. Wyjdę z shot... albo nie, z pistoletem sobie wyjdę. O! I tak się robi, na B. Paka na B. O, a gdzie my jesteśmy? Przecież znamy ten wóz. Znamy ten motor. Znamy te samochody, czy coś mi tu nie gra. No dobra, wy powinniście być martwi. Ty i wy oboje. Rozumiem, że Rusek też przeżył upadek wraz z tym gościem, kogo zabili oni. Jake najwidoczniej sobie potrafi wpierdolić. Manny, widzę, cały czas ma jakieś problemy. Ciebie, typie, nie znam. Ty wyglądasz, jakbyś chciał nagrać jakiś film, a tam jest żul, który powinien zginąć. O, broda, jednak żyjesz. O, biker, siema. Przepraszam, to pan zostawił mi wiadomość na sekretarce? Podobno pan dla mnie informację. Ty jesteś tym pisarzem, co? Przyniosłeś kasę? Tak, 200. Co dla mnie masz? Dobra, to tak, to było ze 2 lata temu. Przez jakiś czas nie było mnie w mieście. Straciłem rachubę czasu. Tak czy siak, byłem tam, rozumiesz? Ruscy, kilku sam zabiłem. Na wojnie? Jakiej kurwa wojnie? Nie! Tutaj, w Miami. No wiesz, zanim ruszyłem na pustynię, młody byłem. Wierzyć się nie chcę, że to tylko 2 lata. Czuję się dużo starszy. Ruscy, chyba gangsterzy, zabiłem kilku. Zapisałem się do tego klubu patriotów, czy coś. 50 Blessings. Zaczęli do mnie wydzwaniać, mówić dziwne rzeczy. Dzwonić? No przecież mówię, słuchasz mnie? Chyba dzwonili też do innych. W końcu miałem dość. Próbowałem się dowiedzieć, kto do mnie dzwonił. Wydaje mi się, że to była jakaś grubsza sprawa. Więc wiem z miasta, zaszyłem się na pustyni. Myślisz, że to był jakiś spisek? Nie, kurwa, żaden spisek. To była akcja na serio. 3 kropeczki. Tak czy siak, właśnie na pustyni go poznałem. Nigdy się niczego nie bałem, ale on przyprawiał mnie o gęsią skórkę. Wtedy mi się odechciało, straciłem wolę walki. Jak myślisz, kto do ciebie dzwonił? Pojęcia nie mam. 3 kropki. To co, będzie ta kasa czy nie? Napić się trzeba. Chyba dość już wypiłeś. Jeśli nie dasz mi czegoś więcej, to nie mogę ci zapłacić. Nie jestem dość wylewny, tak? Wal się na ryja, Adolf! Ja tu ryzykuję życie, mówię co wiem, a ten nie chce płacić. Spieprzaj mi stąd. Skończona gadka. Mówi się trudno. W każdym razie widzę, że dostał po ryju od Jacketa. Ale przynajmniej przeżył. O, znowu Raścik. Tak sobie myślę. No? O czym? Jak wrócę do domu, to chyba otworzę bar dla czarnych. No? Pić to lubisz. Ej, poważnie mówię. Co, zły pomysł? Kiedyś robiłem za barem. 3 kropki. A ty, co zrobisz, jak wrócisz do domu? Jestem nauczycielem, pamiętasz? Robota już na mnie czeka. Ale powiem ci, Barnes, że z tym barem trafiłeś w 10. Kto nie chciałby mieć takiego szefa, socjopaty, alkoholika? Ta, weź się pierdol, stary. 3 kropki. A pan poryczniku? Jakie plany? W sumie, to nie wiem. Bar brzmi nieźle. Cokolwiek tylko nie bieganie z giwerą i strzelanie do ludzi. Może kupię jakiś mały sklepik, czy coś w tym stylu. Postawię sobie na ladzie telewizorek i tak będę siedział całymi dniami. Chyba nieźle pan to sobie przemyślał. Staram się za dużo nie myśleć. Nic nigdy nie wychodzi zgodnie z planem. 3 kropki. Dobra, pójdę sprawdzić co z pułkownikiem. Mieliśmy ruszać o świcie, mamy godzinę obsuwy. Cześć panie krabie. O ty chuju, nie spierdalaj. Jeszcze nie mogę? Szkoda. Poruczniku, dobre wieści, chyba dostanę awans. Chcą zrobić mnie generałem broni, no. Nie wygląda pana zadowolonego, coś nie tak? Coś ty, nie widzisz, że świętuję? Kto nie chciał być generałem broni? Pomijając drobny fakt, że przegramy tę wojnę. Ech. Na pociechę was chyba niedługo odeślam do domu. Niestety, mamy do wykonania jeszcze jedną misję. Te, o której rozmawialiśmy zeszłej nocy podczas odprawy? A, właśnie, szturm na obóz wroga, we 4.
Dobrze, że z was nie byle trepy, co? Gówniana misja. Kompletnie do dupy, synu, więc miejcie się na baczności. Nie dajcie się zabić o byle fekalia. Jasne? Ta jest! No, rozumiemy się, z diabłem. Dobra, pokażę wam snajperkę, żeby nie było. 14 scena. Stronghold Crusader. Ale się fajnie łazi przez te krzaki, nie powiem. Dobra. Zaraz będziemy największym ruskim snajperem. I to chyba był najgorszy wybór do tej misji, wziąć snajperkę. Boom! To jest AWP. Boom! Jestem dobrym ruskim snajperem, wiem co robić. Dobry ze mnie snajper, nie powiecie, że nie. Boom, boom, kurwa, dostałem. Ajajaj, dupy mi daj. Ajajaj, a dookoła znów maj. Wow, 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 chętnie bym wziął ciebie i wyjebał za drzwi. Rusku, komunisto. Dobra. Teraz na spokojnie. Nie spieprzmy tego. Git. Teraz gdzie była amunicja? Jak dobrze pamiętam, chyba gdzieś tutaj. Tak. Cztery pociski? Słabiutko. Ale jakoś trzeba sobie radzić. No co? Oj, oj, oj. Jeden pocisk. Jeden strzał w policję. Amunicja chyba była, nie wiem gdzie, ale gdzieś była. A bez niej to lipa. No właśnie. Muszę tutaj tylko knajfony robić. Knife. No chodź tu, mam knife. Siek. Joey, siek. Siek. Dobra. Teraz skupmy się na tym, żeby zabić go. Dobra. Tego chyba można wylurować. Można. Dobra. Tylko się w jakieś gówno nie wpierdolić. Dobra. Dobra. Dobrze. Mamy was. Jedna osoba was wybija. Psy. Dobra, i jeszcze tu chyba był ten ostatni. Mnie tylko nikt nie zaszedł, bo będzie lipa. Dobra. I amunicja gdzie była? Potrzebuję jej. Muszę sobie przypomnieć, gdzie ona była. Where is my ammo? Aj, nie widzę swojego celownika, jestem tak dobry. No z bronią do walki wręcz na grubasów to nie ma nawet co wylatywać. No czemu nie zmieniłeś broni, panie Quickscope? A, rozumiem, że gruby sobie przeszedł. No dobra. Scope. Kurwa, no nie quickscope'ujcie mnie, ja jestem lepszy w tym gównie. Dobra. 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 Na spokojnie. Kurwa! Aha, mam cię! Dobra, mamy to? Kurwa, nie mamy tego. Ni cholery. No dobra, spróbujmy może z drugiej strony. Chociaż nie wiem, czy się... No właśnie, kurwa. Zły wybór broni. Mógł być o wiele lepszy.
Dobrze, mamy ich. Kurwa, no ale z quickscope'ami to ja mówiłem coś. No chodź tu. No walcz, ty chuju. No walcz. No walcz. Kurwa, nie walcz ze mną. Zaraz spróbuję drugą stronę i się skończy. Mnie się pierdoli. Nie mam czasu na gierki. No serio? Byłem tam, machałem mu przed ryjem, a on nic. Jest mi smutno. No i... Poor weapon choice. Wyrżnąć ich w pień. Dobra, jak teraz mam amunicję, to sobie mogę umrzeć. No kurwa, nie chciałem umierać, ja tylko żartowałem, że mogę umrzeć. Prawdziwy przecież pro nie umiera. No co jest do chuja? Co jest do penisa? Hehe, penis. Albo benis, już nie pamiętam, jedno z tych. Wiem, że było hehe. O, i teraz umieram, kurwa. No właśnie. Bo grubasów się nie da zaciachać, to jest bardzo logiczne. I rozsądne rozwiązanie. Nie masz amunicji, masz przejebane. Podoba mi się, naprawdę. Świetnie się bawię grając w tę grę. Nie wiem jak wy. Takie właśnie jest Hotline Miami. Bardzo sprawiedliwe. Hotline Miami to jedyne prawdziwe wyzwanie. Nie to co reszta tych jakichś głupich gierek. Kurwa, casualowce. Co oni wiedzą o prawdziwych grach? Dobra. Teraz tylko tego nie spieprzyć. Idzie jeszcze jeden z dołu. Dobra. Błagam cię. No ja pierdolsztajn Schleswig-Holstein. W tak prostą grę kurwa grać nie umiesz. Jak grubym trzeba być. Mam kurwa po prostu dość. Mogę wziąć miotacz ognia, ale później byłoby, że cały czas gram jedną kurwa bronią. Jestem noobem jebanym. A ja nie jestem noobem jebanym. Z wyjątkiem tych chwil, kiedy nim jestem. No i kurwa, czemu jestem noobem jebanym? Boże, ty kurwo, które nie istnieje. No i co, i wyjdzie i mnie zabije. Jednak nie zabił mnie. Dobra, jest nadzieja. Jest chuj w dupie. Długi kurwa czarny pręt. Taka kurwa nadzieja. No kurwa, dlaczego nadzieja jest dla Cfeli? Gdzie jest kurwa pokora? Dziwka pierdolona. No super. Po prostu super. Zgiń, kurwa. Ty też. Ty też. Ty też. Ty też. Zaraz z dołu przyjdzie jakiś chuj. Ty też. Ten z góry może mnie jeszcze zachujować. No do chuja wafla, gińcie już, kurwy. Będę tu kampił przez 5 lat. Będzie to najdłuższy odcinek od, kurwa, 29 roku życia. I jak to mówi Witchhaven, ja pierdolę w chuj. Nie będzie więcej Żużelcrafta. Ha, ha. Ale ja tak serio mówię, nie będzie Żużelcrafta już nigdy więcej. Ta seria się skończyła śmiercią głównego bohatera. Nie wiem, czy wam w ogóle kiedyś o tym mówiłem i pewnie nigdy nie powiem. Nigdy się nie dowiecie, dlaczego główny bohater umarł i dlaczego się poświęcił. W sumie mógłbym wam zaspoilować, co się miało stać w Żużelcrafcie, ale po co? Skoro tej serii nie było i nigdy się nie skończyła. Ha, ha, ha. Pewnie się świetnie bawicie na samą myśl. Żużelcraft to jakaś marna podróbka. Wszyscy wiemy, że Croissant nagrywał przede mną, chociaż moje filmy były pierwsze. No ale Croissant był najbardziej oryginalny, mój kochany. No i jest w końcu level clear, spokój będzie. Tu Dan, posprzątałem pokoje na piętrze. Mamy nowych gości. Tu Mike, właśnie witam VIP-ów. Viplera. Dobra, schodzę zabrać ich bagaże. Jejku jej, jestem skillowym graczem. No dobra, o, amunicja. Go, go. Hello? Świetna robota, żołnierzu. Dziękuję panu. Żeby moi ludzie byli tak skuteczni jak wy. Od paru tygodni próbowaliśmy zdobyć ten obóz, straciłem sporo ludzi. No dobrze, że mamy to już za sobą. Tak jest. Możecie wracać do obozu i odsapnąć. Musimy się przegrupować. Ja i reszta kompanii dołączymy do was później. Zrozumiano. O, nawet na B+.
A wyglądało to jak kompletna parodia i porażka. Że niby po tym wracamy do domu? Tak twierdzi pułkownik. No to chyba trzeba to oblać. Tak jest. Zobaczymy, czy komuchy zostawiły nam coś do picia, może jakąś wódkę. Piekielny skwar. W sumie też bym się napił. Jak myślisz, kiedy dołączy do nas pułkownik? On na pewno ma gdzieś skitraną flaszkę. Trochę mu zejdzie, te drogi są jak ser szwajcarski. Na razie zostajemy przy wodzie. Można też się przekimać. Poczuję się lepiej, kiedy przyjedzie kompania D. Nie słyszałeś? To ponoć miękkie faje. To co nam tu oni? Na co nam tu oni w sumie? Zanim sami zdobyliśmy obóz, co nie? Nie potrzebujemy ich. Może masz rację, Barnes, ale przewaga liczebna nie boli. Trzy kropeczki. Chyba się położę. Wczoraj prawie nie spałem. Obudź mnie, gdy przyjedzie pułkownik, dobra? Ale wychillowana akcja. Nie powiem nic. Odpocznij we mnie, czuj się bezpiecznie. No, dobra. I wracamy do Jake'a. Co my tutaj mamy, Jacku? Ty konfederacie, Old Dixie. Tu Mary z przedszkola na 159 ulicy. Dzisiaj o 7 odbędzie się zebranie rodziców. 159? Okej, będę o 7. Dyskrecja. Klik. Halo? Jesteś tam? Jestem gruby. Spasiony. O, jednak kupił sobie Monster Trucka, jak na spaślaka. Hehe. Witam. Właśnie mieliśmy zamykać. Mogę panu w czymś pomóc? Jestem członkiem organizacji. Jestem członkiem organizacji. Doprawdy. Bardzo się cieszę. Dziękuję panu za wsparcie. Słuchaj, mam plan. Wiem, że to brzmi niedorzecznie, ale przemyśl to dobrze, okej? Chyba wpadłem na niezły pomysł. Dobra, co to za plan? Tylko proszę mówić szybko, naprawdę muszę już lecieć. Dobra, ostatnio ciągle ktoś do mnie wyzwania. Wyzwania? Co to ma ze mną wspólnego, nie wiem. Pozwól mi skończyć. Jak już mówiłem, głos w słuchawce każe mi robić różne rzeczy. Brzmi trochę, jakby ktoś pomylił numery, ale to nie to. A jak nie zrobisz tego, co ci każą, no powiedzmy, że im się nie odmawia. Lepiej z nimi nie zadzierać, jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Rozumiem, ale jaki to ma związek z naszą organizacją? Sam nie wiem. Myślałem, że może sobie coś takiego zorganizować. Ale uderzmy w ruskich, uwolnimy Amerykę spod ucisku, no wiesz. Przecież macie tylu ludzi i spore wpływy. Wielu z nas jest po wojsku, raz, dwa i byłoby po sprawie. To mógłby być ruch społeczny, droga do niepodległości. Nie bardzo rozumiem. Jesteśmy pokojową organizacją. Nigdy nie zmusilibyśmy nikogo do działania wbrew swojej woli. Nie wiem, o co nas pan oskarża. Stary, nie słuchasz, o nic was nie oska... A, już czaję. To wy, teraz rozumiem. Ha, aż dziw, że wcześniej się nie domyśliłem na takiego spaślaka, jakim jestem. Boże ty kurwo, ja myślałem, że mam taki super... O rany. Niech pan posłucha, musimy zamykać. Naprawdę powinien pan już iść, bo pana zabijemy. Nie możesz tu gadać, co? Jasne. Spokojnie, nie puszczę pary z ust. Możesz na mnie liczyć, bracie. W końcu obaj jesteśmy patriotami. Pójdę już, mam coś ważnego do załatwienia. Jeśli wiesz, co mam na myśli. He. Nie wiesz, że trzymasz z tymi psycholami. Jak grubym trzeba być? Fifteen scene. Withdrawal. Jake. Nail Gun jako Irwin czy Dallas. Irwin, niech będzie śmiesznie. Aj. Kurwa, moje uszy wybuchły. Jestem dobry. Ale się spaliłem, zobaczcie. BTW tak robią prawdziwi pro, że się tak spalają w chuj. No ty grubasie, nie możesz być taki pro. Tak się nie robi. Dobra, i teraz nie to, tylko to. Nie to, tylko
No weź to, co jest? Jaki grubas zasrany, umiesz w kałachy? Cholera, dlaczego ekran się musi tak trząść, a ja nie umiem nic po tym zrobić, jak ostatni skurczy gówniak. W sumie traktowanie psów gwoździami całkiem dziwne. Wow. Ale spooky. Spooky scary skeletons. Trzeba było wziąć jednak Jake'a i jego little crowsy i kurwa nie być takim jebanym downem. No może nauczysz się strzelać, co? Nailgun, skurwysynu. Tu dla ciebie pomarańcza, skurwysynu. Tak to się robi na Dzikim Zachodzie, właśnie tak. Dobra. 11 combo, no niestety nie udało się go przedłużyć. Dostałem wpierdol za to. Aj, dostałem wpierdol. Za bycie pro się nie dostaje wpierdolu do chuja, co to ma być? No co to ma być? Zacięłem się w klocku, kurwa, co to ma znaczyć? No, zalatuje mi chujowizną, nie powiem. Boom, boom. Dobra, jestem pro. Jadę was w śmiecie. Robię was jak chcę. Tak bardzo was robię jak chcę. Jakie noby. Dobra. Teraz chyba z baseballem pójdę na spokojnie. Nie wolno mi tu zginąć, ponieważ mogą mnie wtedy uprowadzić ruskie, a to jest przegryw. Przegrać z ruskimi to jak przegrać z rakiem. Dobra. Na spokojnie. Mamy czas. Bo zajmiemy się najpierw tym koleżką. Dobra. Na spokojnie. No halo! Co to miało być? Co to kurwa ma znaczyć? Dobra. Spokojnie. Dobrze jest. Mamy to gówno. Dobrze. Jeszcze ci tutaj zostali. No to już weźmy sobie może jakąś broń. No i tak to się robi, właśnie tak. Nie przegrywa się. Przechodzi się przez ściany. O, więc wy też macie taki samochód. Dobrze, nic ci nie jest. Musimy pogadać. Niedaleko stąd jest dobre miejsce. Mogę ci tam zabrać. Dobra, prowadź, jestem na rozkazy. Naprawdę mogę się wam przydać. To naprawdę musimy się stąd zabierać. Gliny zaraz tu będą. No tak, ma pan rację. Ty chory skurwysynu. Napierdolę ci. Dum, dum. Na B+. No, to prawie jak A-. Może skoczę po kawę. Jak dla mnie bomba! Kiedy pan wróci, chciałbym przedstawić panu kilka pomysłów. Długo nad tym wszystkim myślałem i... Zaraz wrócę, okej? Okay? Mam ekspres w pokoju obok. Patrzcie, kradnę mu dyskietkę. Zajebałem ją. Dobrze, schowałem sobie ją w dupsku. I on wraca z pistoletem. To kurwa nie jest kawa, dał mnie. Po co panu Givera coś nam grozi? To tak, na wszelki wypadek. No... Tak to jest, jak się współpracuje z takimi organizacjami. 50 błogosławieństw to po prostu cwele. Dobra, co my tutaj mamy? Maskę Jake'a, dyskietkę, którą zabierzemy. W sumie nic więcej, no trudno. Yo, many. Słuchaj, znalazłem dyskietkę, wiesz co na niej jest? Pokaż no. To chyba lista adresów. Niektóre łączono ze sprawą mścicieli. Miejsca spotkań, parę miejscówek, które zaatakowali. Mogę ją zatrzymać? Słuchaj, mogę mieć przez to ostro przepierdolone. Jeśli mi pożyczysz, jeśli mi ją pożyczysz, będziemy kwita, może być? Jutro ci ją oddam, obiecuję. Tylko nie zgub, dobra? Rozumie się. No to elo. Dobra, spadam do domu.
Dzięki, że pozwoliłeś mi się rozejrzeć, Drables. Wow, ale jaka faza, kurwa, gdzie ja jestem? Jutro nasza ostatnia misja, co? Tak, o ile nie wpadną na kolejny pomysł, jak nas pozabijać. Choć raz się zgadzamy, Barnes. Czemu wieście się wyczepia? Chyba jedziemy na tym samym wózku. A co do jutro? To nie czaję, serio. Niby jak mamy we czterech zdobyć elektrownię, co? Powinien stać cały pluton. Budynek jest pewnie zaminowany. Nie chcą ryzykować utraty całego plutonu. Trzy kropeczki. Jaki śmieszny uśmiech. No tak, bo my to pies. Szczeg, szczeg. Widzicie? Widzicie moją twarz? Oto moja prawdziwa natura. Widzicie to, prawda? Oto czym jestem, czym wszyscy jesteśmy. Zwierzętami. Lepiej to zaakceptować. Stado pieprzonych zwierząt. Posyłają nas, żebyśmy zabijali albo dali się zabić. A my merdamy ogonami i czekamy na komendę. Nie mamy własnej woli, jesteśmy tylko durnymi zwierzakami. Nawet nie wiemy, o co walczymy, nie? Ale wiemy, że w głębi duszy to nam się podoba. Przemoc i zniszczenie leżą w naszej naturze. Panie generale, wszystko gra? Chyba kapkę za dużo wypiłem. Zmęczony jestem, lepiej się położę. To chyba dobry pomysł. Srogich grzybów musiał się nawpierdalać. Nie wiem, czy zauważyliście, ale prawdopodobnie ich pułkownik jest założycielem 50 błogosławieństw. Po czym wnioskuję, może po tym, że miał na sobie maskę i dopuści się później zbrodni wołyńskiej? Poruczniku! Tak, panie generale? Nie czuję się dziś najlepiej. Za dużo wczoraj wypiliśmy? To nie ma nic do rzeczy, niestety. Powiedzieli mi, że jutro wysyłają was do domu. Bóg jeden wie, czy mówią prawdę, ale nie o to chodzi. Obawiam się, że to będzie wasza ostatnia misja, synu. I że wrócicie do domu w workach. Sam widziałeś plany, więc wiesz. Ładuję ci się prosto w zasadzkę, a ja nic nie mogę poradzić. Mówiłem już pozostałym, powiem i tobie. Dowodzenie tym oddziałem było dla mnie zaszczytem, poruczniku. Może nie wygramy wojny, ale i tak jestem z was cholernie dumny. Dziękuję panu. Życzę szczęścia. Naprawdę wam się przyda. Trzy kropki. Źle się czuję, bo pominę wcześniejsze trzy kropki. 15 scena. Ofiary. No dawać. Nie mam czasu na gierki. No kurwa, przecież miotałem tym jebanym ogniem na lewo i na prawo. Największy zbrodniarz wojenny. Przecież każdy to widział. Jak nie widział, to powinien to zobaczyć, co tu się działo. Piekło. Istny kakodemon. Nie mam amunicji? Jaka szkoda. Ja sobie ze wszystkim poradzę, nawet jak nie mam amunicji. Chociaż może być ciężko. Nie ukrywam tej ewentualności, że mogę sobie nie dać rady. O mój Boże, znamy ten samochód. Aha, a ja nie mam amunicji. No dobra. To może być ciężko. Ziomek, pomóż, ples. Dobra, chyba będę musiał dać się zabić. Bo dopiero później z tego co mi dają amunicję. Niestety. Głupota. Nie biegaj tak. Bo się spocisz. No co jest kurwa? Co jest kurwa Anderson? Cały pluton egzekucyjny kurwa powinni tu wysłać. A nie jakiegoś jednego marnego pułkownika, porucznika czy innego drablesa. My się dziwią, że misja jest skazana na jakieś porażki. Ja nie wiem. Ja nie wiem. Kto zarządza tym gównem? Zarządza. Nie zarządza. Dobrze jest. Jeszcze tylko ten ostatni chujek. No chodź. Dobrze.
mogę iść dalej i mogę sobie podnieść amunicję w końcu. Nie kończy się amunicja, to jednak jest zaleta. Kurde, no spalić ludzi, zalegalizować wszystko. To jest coś. Takiego kurwa blanta mogę im zajebać. Jamesa, hehe. Nie wiem w sumie, czy tamtego gościa trafiłem, co tam przychodził. Raczej nie. Teraz już na pewno tak. Serio, nie mogę, nic. Takie gówno. Ten się ciągle pali, no nieźle. Można by rzec, że się pali do roboty, hehe. Dobra, idziemy po amunicję. I idziemy dalej. Zdobycie tego nie powinno być problemem. Pytanie, ile osób zostanie poświęconych? Lub będzie liczonych na straty, hehe. O cholera. To nie był dobry pomysł, chłopcze. Na pewno coś się da zrobić w ten sposób, żeby wejść na... Kurwa, może nie tak? Może w inne miejsce? Aha, i rozumiem, że jego nie zabiłem. I on jest za gruby, żeby mi coś też zrobić, więc... No ciekawy, nie powiem. Dobra, ogólnie rzecz biorąc, i tak muszę się dostać do innego pokoju, jeśli chcę mieć amunicję. Jeśli chcę mieć w ogóle szansę przeżyć. Bo tam ta amunicja to pół biedy. Dobra. Dajcie mi spokój. Dajcie mi spokój. Dobra, mamy to gówno. Pytanie, jak to rozegrać. Dobra, chyba już wiem, jak to rozegrać. W ten sposób właśnie. Mamy amunicję, winda. Całkiem przyjemna misja, jak się już ma miotacz ognia, nie powiem. Bez miotacza ognia życie nie ma sensu. Z miotaczem ognia wszystko jest łatwiejsze. Mam takie fajne myśli życiowe. Ale w sumie nawet ciekawe, nie? Że z miotaczem ognia życie jest łatwiejsze. No i chuj. No ale jak nie masz amunicji miotacza ognia, to ten miotacz ognia w sumie jest chuja warty. Jak nie umiesz celować, to też miotacz ognia jest chuja warty. Ale celowanie z miotacza ognia w ogóle... Trzymaj lewy przycisk myszy, żeby wygrać. Prawie jak granie w to gówno LOL. Hehe. Hehehe. Śmieszne żarty i obrażanie innych gier. Bardzo dobrze. Opiniotwórczy let's play. No i opiniotwórcze umieranie. Podoba mi się. No kurwa. No wychore skurwysyny. No was wszystkich powycinać w pień. Krzpień. Było bardzo opiniotwórcze, mam nadzieję, to co powiedziałem wcześniej. No bo nie zamierzam umierać, nie dzisiaj. Dobra. Jest szansa, jest nadzieja. Jeśli tego nie spierdolę, może będę widział następny dzień. A nie ukrywam, byłoby fajnie nie umierać. To będę cały czas wracał po amunicję. Wyjawalone w kombo. Komu potrzebne kombo? Dobra. Dobra, mamy to gówno. Level clear. Idziemy zobaczyć. Dobra. Ela. Nie no, chłopaki, ja tam zaraz wejdę i gościa zakasuję. Spokojnie, zaufajcie mi. Chyba, że nie mogę. No dobra, mówi się trudno. To idę od razu do windy, hehe. Nie no, dobra, nie kombinujmy. No tak, wy tu nawet drzwi nie macie, tak jakbyście tu weszli. Dobra, no i gość się sam zastrzeli. Teraz chyba nie ma sensu tam wozić, co? Będzie bzzz. Chłopaki, lepiej się stąd zabierajmy. Uwaga, bo windy potrafią wybuchać. No to mamy Casualties w liczbie 1 i zaraz będzie pewnie 2. Aj stary, zostaw go, no zobacz, że on praktycznie się drzeje i jest tylko praktycznie połówką człowieka. Dobra, uciekamy. Bo tak się nie ucieka, co? Barnes, nie bądź idiotą. Albo bądź, wyjebany.
Mamy tylko 50 sekund. No dobra, chyba damy radę. Jeśli będziemy się kręcić, będziemy szybsi. Tak to naprawdę działa w tej grze. Zobaczcie, jak szybko się przemieszczam. A przy ścianie to się w ogóle już toczymy. No. I 35 sekund zaraz będzie. 34, 33, no chyba 30 sekund już opuszczę to miejsce, jak będę wystarczająco wolny. Nie, 27. Mówi się trudno, ale się starałem. Nazywam się Ben Smith. Zepsuł mi się samochód. Potrzebuję... Możesz powtórzyć? Odbiór. Nazywam się... A chuj z tym! Musicie nas stąd zabrać. Współrzędne 19.42. North. 155.28 West. Sprężajcie się, stracił dużo krwi. Ej, Jacket, jak tam się trzymamy? Trzymaj się, stary, niedługo tu będą. Co, wystawiasz rękę? No dobra. Nie musisz mi dziękować, mały, to na koszt firmy. Ty zrobiłbyś to samo, racja? Chyba słyszę helikopter. Masz, weź to, żebyś nie zapomniał, kto ci uratował dupsko. A, czyli to było to zdjęcie, które wyrzucał podstępkę z Hotline Miami 1. To wiele wyjaśnia. B minus. No bo B to są w sumie, jak jest AB, no to 1 i 2, a minus, że 2, że nie ma, hehe. Bardzo mi przykro, trudno się na coś takiego przygotować. Trzy kropeczki. No tak, wiesz jak to mówią, czas goi rany. Trzy kropeczki. Jasne. Pamiętasz to zdjęcie, o którym gadaliśmy, z Hawajów? Wysłałeś mi może odbitkę? Rozumiem. Jakbyś kiedyś znalazł chwilę... Czekaj, coś dziwnego się dzieje pod moim sklepem. Pójdę się rozejrzeć, dobra? Dobra, dzwonka później, nara. Nie chcę tam iść, nie, wszystko tylko nie niuk. San Francisco dostało właśnie niuka. Tactical nuke, ready for launch. Call of Duty Modern Warfare, Hotline Miami 3. Dobra. Czyli w sumie za każdym razem, kiedy w Hotline Miami 1 widzieliśmy brodę, on był już dawno martwy. No nieźle. Akt 5. Intermission. Dobra, to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Wyłączcie adblocka, muszę zarabiać, jestem chciwym gównem.